Piotr Kołodziejczyk, kandydat do Rady Miejskiej w Radomiu, jest dzisiaj naszym gościem. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Panie Piotrze, proszę na początku naszej rozmowy przedstawić się naszym słuchaczom. No cóż, jak już było wspominane, nazywam się Piotr Kołodziejczyk, mam 41 lat, mam kilka fakultetów, jestem między innymi elektronikiem, teologiem i dziennikarzem także. Startuje pan z listy Kukiz 15, który to okręg wyborczy? Jest to okręg wyborczy numer 4, ja startuję z pozycji numer 3. Który to okręg wyborczy? Jakie dzielnice miasta obejmuje? To jest obejmuje? Kaptur, Obozisko, Wólka Klwatecka, aż do granic miasta, Wielogóra, Janiszew do granic miasta, Wacyn do granic miasta, Obozisko całe. Jest to spory okręg, 35 tysięcy wyborców. No to porozmawiajmy o problemach mieszkańców kilku ulic w radomskiej dzielnicy Obozisko, którzy nie mają kanalizacji deszczowej, przez co nieustannie zalewa ich woda. Jak poważny jest to problem? To jest w ogóle bardzo poważny problem, nie tylko na samym Obozisku, na Wólce Klwaterskiej też jest to problem, ale Obozisko jest jakby takim najbardziej wyraźnym sygnałem, tak można by powiedzieć. Tam było wiele osób naprawdę poważnie zalewanych. Ja osobiście robiłem kilka reportaży na ten temat. Po pierwszym zainteresowali się politycy, bo do tej pory nikt się nie interesował. Informacja na ten temat poszła także w ogólnopolskich mediach i no, trochę się tam ruszyło. Rada Miasta dała im pieniądze na 200 badania. 200 tysięcy na 230 przygotowanie nawet. Dokumentacji. Tak. Tylko problem leży w tym, że z tego, co ja słyszałem dzisiaj, nie wiem, czy to jest prawda, mam nadzieję, że nie, ale Rada Miasta ma te pieniądze odebrać. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, podkreślam, to jest dosłownie informacja sprzed paru minut, ale Rada Miasta ma te pieniądze odebrać, ta nadzwyczajna, która teraz będzie. No, ja się zastanawiam w ogóle nad tempem prac. Tam jest naprawdę parę ulic, ani to jakieś wielkie koszty, ani po prostu jakieś wielkie wyzwanie techniczne, także nie. Myślę, że po prostu tu brak chęci jest tak naprawdę, bo tym mieszkańcom można byłoby pomóc w przeciągu dosłownie miesiąca czasu, maksymalnie dwóch, bo tam nawet dokumentację to Urząd Miasta ma jakąś i modyfikacja tego. Naprawdę myślę, że dwa, maksymalnie trzy miesiące to jest po prostu sprawa załatwiona, oni mają wszystko zrobione jak trzeba. Natomiast z relacji mieszkańców wiem, że prezydent Frysz tak powiedział, że on im krawężników nie będzie robił, a kiedy mieszkańcy zaprosili mnie i moją telewizję na spotkanie, no to pan Frysz tak mnie wyrzucił z hukiem, zresztą możecie państwo zobaczyć to na tvradom.pl, jak pan Frysz tak szanuje dziennikarzy. Dwa tygodnie wcześniej bodajże wiceprezes wodociągów do spraw finansowych zrobił dokładnie to samo. Trochę się zdenerwowałem, puściłem sprawę do mediów ogólnopolskich, było to poruszane także w mediach ogólnopolskich, zrobiło się trochę burzy, no to wreszcie coś tym mieszkańcom zaczęto pomagać, no i jak widać zrobiono tylko trochę wypustów, tak żeby po prostu nie szarpać ulicy Parkowej. No i koniec na tym tak naprawdę. Według mieszkańców problemem jest ulica Szarych Szeregów, która tworzy niejako taką tamę, nie przepuszcza wód opadowych. Czy faktycznie ten trakt został źle zaprojektowany? Ja powiem tak, no ja nie jestem specjalistą w dziedzinie projektowania dróg. Ale takie opinie pojawiają się wśród lokalnej społeczności. Tak, rzeczywiście są takie opinie i to są nawet wśród ludzi, którzy znają się na tym. No ale cóż, w tej chwili gdyby chcieć poprawiać tą ulicę, są kolejne koszty. Zresztą słyszałem podobno, że ta ulica ma być poprawiana. Znowu się zrobił raban, no bo jeżeli po prostu poprawią, przeniosą pas, zrobią badania geologiczne, które podobno mają być robione, zrobią ten pas, okaże się, że miasto niepotrzebnie wykupiło grunty, no bo będą musieli wykupić grunty w razie czego, no to potem znowu powiedzą, że żeby zarobić, żeby miasto nie straciło, to trzeba tu jakiś parking zrobić czy coś. No i ja się boję, że mieszkańcy Obozisko, chociaż nie tylko, bo to nie tylko oni, no mogą zostać na lodzie, krótko mówiąc. Tak po prostu, no ja się boję, ja nie mówię, że to miasto planuje tak, to, ale ja się boję, że tak może być, bo nie wiem, czy pan słyszał, ale jest pomysł, żeby, i to całkiem poważnie rozważany przez Urząd Miasta, żeby tą drogę przebudować. O tym na pewno jeszcze porozmawiamy. Dzisiaj naszym gościem był Piotr Kołodziejczyk, kandydat do Rady Miejskiej w Radomiu. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.